Hej, witam was ponownie w kolejnym odcinku Zagrajmy Sestry 1-2-3. Okej, tak jak widzimy, jesteśmy właściwie na tej oto naszym nowym poziomie, który zwie się Ziemia Żywych Umarłaków. Albo inaczej też jak Globox nazywa Ziemia Żywych Trupów. Powiem wam, że nawet mi się całkiem... Ja nawet lubię całkiem ten poziom. Chociaż mój ulubiony to jest w dalszej części przygód naszego bohatera. Dobrze, diament zebrane. O, tutaj mamy klatkę. Lecę, zaniosę dziadka na basen. Ten oto Team Sim, właściwie taki półduch, pół Team Sim, nie wiem jak to nazwać, określić, inaczej wyglądał. Jeśli poprzedni Team Simowie, daje nam zieloną puszkę, która właściwie ona nam posłuży tutaj do obniżenia tego oto grzybka. Otóż ta pomarańczowa puszka posłuży nam do rozwalenia tej oto klatki. Ten oto Team Sim właśnie zostawi nam oto żółtą puszkę. Ja zawsze tak z tą wszystko robię. Dobrze, ale zauważcie właśnie, że tam mamy oto ukrytą jaskinię taką, a w tej jaskini jest właśnie ukryta, tak tajnie już. Też klatka kolejna. I powiem wam, że ja o tym nie wiedziałem. Ja się dowiedziałem dopiero gdzieś tak niedawno, jak oglądałem zeszłe inne let's play'e z Raymanem 3. Ale jeżeli uwolnimy tego Team Sina, to on zostawi nam czerwoną puszkę, która pomoże nam właściwie do dalszej części naszej wyprawy. Dobrze, bierzemy naszą śliwę wielką. Nie, no naprawdę lubię ten moment w tej grze. O, no i już po nim. Kurczę, żulika postać. Hej, no co już? Tak, no, widzieliście zresztą, strzelałem w niego, a ten nic. Uodpornił się nagle. Dobrze, i możemy właśnie w ten sposób wejść tutaj wyżej. I otóż ta czerwona puszka posłuży nam do walki z naszymi strzelcami. I z dwoma wojownikami, chociaż... Dwójka wojowników to sama pestka dla nas. W końcu możemy go ich zabić, tych wojowników, ze zwykłej pięści. I to jednym strzałem. Dobrze, tak więc idziemy dalej. Dobrze, otóż Globox zostawił nam tą bańkę po tym całym soku ze śliwek, ale zauważcie, że jeszcze gdzieś tutaj mam pewną oto skrytkę. Tak jest, tajemnicze miejsce, które prowadzi nas do tych oto, tak jest, żółtych diamentów i jednego zielonego, nie zapominajmy o najważniejszym. Tak więc najpierw ja zawsze zbieram te oto żółte tutaj, które są na samym dole. Oj.
Następnie już się wspinam po tych całych lodowatych klockach. Już tak to powiem. Ale spójrzcie na to, że mi się na... Właśnie mi się to w tym podoba, że ten oto zielony diament był właśnie ustawiony w tym oto tutaj w powietrzu, w tym świetle, naprawdę. To mi się nawet podobało. Dobrze, tak jak widzimy, mamy przed sobą strzelców naszych, ale ich załatwimy dopiero w kolejnym odcinku. Zagrajmy sobie 1, 2, 3, także do zobaczenia.